Obecna sytuacja niestety pokrzyżowała plany na wiele miesięcy. Co zrobić, gdy wpłaciliśmy już zaliczkę na taką wycieczkę? A może wpłaciliście Państwo już wszystkie środki? Jak odzyskać nasze pieniądze? Z pomocą przychodzi treść ustawy o imprezach turystycznych, która wprowadza pojęcie nadzwyczajnych okoliczności, na które możemy powołać się, chcąc zrezygnować z umowy. Z całą pewnością do nadzwyczajnych okoliczności możemy zaliczyć wybuch epidemii poważnej choroby. Ważne jest, aby te nieuniknione okoliczności miały wpływ na realizację tej umowy, czyli na program wycieczki, który Państwu obiecano, lub też jeżeli będą zagrażały bezpiecznemu dotarciu do miejsca wypoczynku. W obecnej sytuacji, w której Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza pandemię i zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu światowym, w sytuacji, kiedy zamykane są lotniska, wstrzymany jest ruch kolejowy, zamykane są granice, jasnym jest, że te wycieczki nie mogą się odbyć. Od strony formalnej konieczne jest, aby skierować do biura podróży wezwanie do zapłaty. To jest właśnie ta sytuacja, w której klientom należy się zwrot środków dotychczas wpłaconych. Jeżeli samodzielnie nie uda się Państwu odzyskać pieniędzy, jak najbardziej możecie Państwo liczyć na naszą pomoc. Sytuacja w kraju, jak i na świecie zmienia się dynamicznie. Trudno nam dzisiaj ocenić, czy wyjazdy planowane na sierpień, wrzesień będą mogły bezpiecznie się odbyć. Dlatego sugerujemy zachować spokój i poczekać na rozwój sytuacji. Do rozważenia pozostaje również przyłączenie się do akcji. Zmień termin, nie odwołuj. To akcja nagłaśniana przez wiele instytucji konsumenckich. Polega ona na zmianie terminu naszej wycieczki lub też zmianie daty i zmianie całej imprezy turystycznej i odbycie jej w przyszłym sezonie. Jeśli podjęte przez Państwa działania okażą się nieskuteczne lub proponowana przez biuro podróży ugoda nie będzie dla Państwa satysfakcjonującą, jak najbardziej możecie Państwo liczyć na naszą pomoc.